Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Dzisiaj zrobimy sobie taki film, który ostatnio na Bookstagramie był dosyć popularny, a mianowicie jakiś czas temu na Instagramie poprosiłam Was o zadawanie pytań w ankiecie, właśnie na potrzeby tego filmu, czyli na tak zwane książkowe to czy to. I właśnie w tym filmie będę na te Wasze pytania odpowiadać. Cieszę się, że trochę ich zadaliście, bo jest ich około 20, więc całkiem sporo. Także myślę, że możemy zaczynać. Pierwsze pytanie, nie kupić żadnej książki przez rok, czy nie przeczytać żadnej książki przez rok? No tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. Oczywiście, że wolałabym nie kupić żadnej książki przez rok, bo gdybym przez rok tylko kupowała książki, a ich nie czytała, to nigdy w życiu bym się nie wygrzebała z tych zaległości. Także przynajmniej gdybym miała takie postanowienie i na tyle silną wolę, żeby przez rok żadnej książki nie kupić, to mogłabym nadrobić te zaległości i może w końcu wyzerować swoją biblioteczkę, w tym sensie, że przeczytać wszystkie książki, które mam nieprzeczytane. Także ta druga opcja zdecydowanie bardziej mi odpowiada. Kolejne pytanie to jest pytanie, które pojawiało się dosyć często, czyli woli czytać książki po polsku czy po angielsku? I szczerze mówiąc, o ile na przykład filmy, ja filmów nie mogę oglądać po polsku, czy to z polskim lektorem, czy z napisami, muszę mieć angielski film i angielskie napisy, jeśli już, ale książki jakoś lubię czytać po polsku, nie wiem czemu, ale nie przeszkadza mi tłumaczenie zazwyczaj. W ogóle ja nie czytam dużo po angielsku. Nie wiem, z czego to wynika. Chyba z tego, że po prostu na co dzień mam tego angielskiego tak strasznie dużo, że czytać jednak wolę w swoim ojczystym języku. Jakoś sprawia mi to większą przyjemność. Kolejne pytanie to czytanie w samolocie czy w łóżku. I ja w samolocie jako pasażer w ogóle praktycznie nie podróżuję. Nie podróżuję aż tak dużo. Leciałam w swoim życiu jako pasażerka, nie wiem, ze 4 razy może. Także zdecydowanie w swoim łóżku, bo po prostu do tego mam okazję praktycznie codziennie. A co do samolotu, no to tak jak mówię, dosłownie kilka razy w życiu leciałam jako pasażer, więc nie mam po prostu tej możliwości zbyt często. Mróz czy Bonda? I tutaj moja odpowiedź schyla się ku Remigiuszowi Mrozowi, ponieważ ja czytam serię o Chyłce i bardzo ją lubię. Te jego standalone dawno przestałam czytać, bo po prostu już nie wyrabiam, wydaję tych książek za dużo i ja nie nadążam z ich czytaniem, a też są inni autorzy, po których chciałabym sięgać, nie tylko Remigiusz Mróz. Ale do serii o Chyłce do tej pory wracam. Natomiast jeżeli chodzi o Katarzynę Bondę, to czytałam tylko jedną jej książkę. Tylko Martwi nie kłamią chyba. Pierwszą część z tego cyklu, z tej trylogii chyba to jest o tym profilerze. Już nie pamiętam, kurczę, jak on się nazywał. Ale pamiętam, że strasznie się z tą książką męczyłam i ona mi się bardzo nie podobała. I styl Katarzyny Bondy kompletnie mi nie odpowiada. Także Remigiusz Mróz. Nawet mój narzeczony zadał mi pytanie, fantazy czy kryminał? I tutaj nie wiem, szczerze mówiąc, to jest dosyć trudne pytanie, bo ja i fantazy, i kryminału jakoś szczególnie nie czytam. Także to jest naprawdę ciężkie pytanie. Nie spodziewałam się, że akurat on mi takie zada, na które nie będę umiała udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ale chyba fantazy bardziej, chociaż nie, no nie wiem. Fantazy też nie czytam jakoś strasznie dużo. Właściwie prawie wcale, tak samo jak kryminałów. Nie wiem, żadne. Ekranizacja książki w formie filmu czy serialu. I tutaj z jednej strony tak, wiadomo, że jeżeli jest to serial, no to będzie to dokładniejsza ekranizacja, więcej szczegółów oddanych, historia lepiej przełożona na ekran i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony ja nie lubię się na tak długo przywiązywać do jakiejś produkcji. Wolę obejrzeć film, 2 godziny, bam, skończone, niż oglądać serial, potem czekać na kolejne sezony i tak dalej, i tak dalej. Także chyba jednak ekranizacja w formie filmu, bo po prostu jestem zbyt niecierpliwa albo zbyt leniwa, nie wiem. Nazwijcie to jak chcecie, żeby oglądać kilkanaście albo nawet kilka odcinków trwających po 50 minut niż po prostu jeden film za jednym zamachem i tyle, koniec. Teraz jak nie nagrywam tak regularnie, to jakoś strasznie mnie to nagrywanie stresuje, nie wiem, jakoś się cała poco z nerwów. Ale dobra, przejdźmy do następnego pytania. Co tutaj? A, straciłam gdzieś screeny. Książki bardziej realistyczne czy fantastyczne? I tutaj właśnie dla mnie jakby lepszymi książkami są te książki bardziej realistyczne. Ja już wielokrotnie mówiłam, że za fantastyką tak sobie. Czasem lubię, ale generalnie sięgam raczej po obyczajówki. Z tego względu, że po prostu z tymi bohaterami mogę się jakoś utożsamić. Są tacy bardziej rzeczywiści dla mnie, bardziej żywi w pewnym sensie. I nie wiem, jakoś po prostu wolę takie książki bardziej realistyczne, które wiem, że mogły się gdzieś kiedyś wydarzyć, niż takie właśnie fantastyczne światy. Jakoś nieszczególnie mnie to kręci, z wyjątkiem Harry'ego Pottera, ale to już wiecie. Wolisz książki Brittany C. Shelley czy Colleen Hoover? Zdecydowanie Colleen Hoover. Ja strasznie lubię książki Colleen Hoover, mimo że wiem, że wszystkie jej książki właściwie jak się je przeczyta, to one są do siebie bardzo podobne, ale jakoś nie wiem, lubię jej styl pisania i lubię te jej romanse, także zawsze chętnie do nich wracam. Brittany C. Shelley też lubię, ale jej książki... Jest kilka książek, które mi się nie podobało, jeżeli chodzi o jej książki, natomiast jeśli chodzi o Colleen Hoover, to raczej zazwyczaj jestem może nie to, że zachwycona, ale przynajmniej usatysfakcjonowana po lekturze, dlatego Colleen Hoover tutaj jednak. Następne pytanie to fikcja, czy literatura faktu i tutaj
To znaczy tak, ja czytam dużo fikcji, czytam też sporo literatury faktu, ale gdybym miała wybrać, to wybrałabym literaturę faktu. Właśnie to już też mówiłam chyba przy okazji poprzedniego filmu, że tak, to był snobistyczny bóg, tak? Że po prostu literatura faktu to są takie książki, które nie tylko sprawią mi przyjemność, jeżeli chodzi o czytanie, ale też mnie czegoś nauczą i coś z nich wyniosę. Z każdej książki można coś wynieść, nie o to mi chodzi, ale w tym sensie, że po prostu nauczę się czegoś o świecie, o jakimś wydarzeniu, o jakiejś, nie wiem, sytuacji politycznej jakiegoś kraju, no cokolwiek, zależy czego dotyczy dany temat. Także gdybym miała wybrać, to zdecydowanie literatura faktu, to jest chyba w ogóle mój ulubiony gatunek literacki. I następne pytanie od tej samej osoby to Jakub Małecki czy Wiesław Myśliwski? No i ja niestety Wiesława Myśliwskiego nic nie czytałam, od lat przymierzam się do traktatu o łuskaniu fasoli, ale jakoś się jeszcze nie złożyło, dlatego no tutaj zdecydowanie Jakub Małecki. Bo jak wiecie, kocham rdzę, kocham w ogóle styl pisania Kuby Małeckiego, także to jest w ogóle mój ukochany polski autor na ten moment. Książka napisana przez kobietę czy mężczyznę. I tutaj właściwie nie robi mi to żadnej różnicy, żadnego znaczenia, nie zwracam na to aż takiej uwagi, w sensie nigdy w życiu nie wybrałam książki na podstawie tego, kto ją napisał, czy kobieta, czy mężczyzna. Gdybym się miała zastanowić, to chyba czytam więcej książek napisanych przez kobiety. Tak mi się wydaje, ale to w ogóle nie wynika z tego, z jakichkolwiek preferencji, także to pytanie chyba muszę pozostawić bez odpowiedzi, bo po prostu jakby nie zwracam na to aż takiej uwagi. Może mój błąd, może powinnam, ale bez znaczenia. Polski czy zagraniczny autor? I tutaj to jest ciekawe, bo jeszcze myślę, że parę lat temu moja odpowiedź bez wahania byłaby zagraniczny autor, natomiast jakiś czas temu nauczyłam się doceniać polskich pisarzy, polską literaturę. Też wiem już mniej więcej, jakich pisarzy wybierać, żeby tą polską literaturę lubić, żeby być z niej zadowolona, usatysfakcjonowana. Bo my mamy naprawdę mnóstwo niesamowicie utalentowanych pisarzy tutaj właśnie w naszej ojczyźnie. Tylko często sięgamy po jakieś takie, powiedziałabym, rozrywkowe książki i przez to nie doceniamy takich autorów, którzy tworzą naprawdę wartościową, piękną literaturę i o której warto mówić. Też często w ogóle ich nie znamy albo się boimy z jakiegoś powodu po nią sięgać. Także ja od jakiegoś czasu staram się to zmienić, staram się sięgać po takich nagradzanych szczególnie polskich pisarzy i naprawdę zaczynam to doceniać, także no też nie powiem teraz tak, że o nagle polscy pisarze tylko i wyłącznie, w ogóle nie sięgam po zagranicznych, ale gdzieś tam te proporcje się wyrównały, także już nie mogę z taką pełną pewnością powiedzieć, że wybieram zagranicznych autorów, bo to jest tak pół na pół, myślę. Biały czy żółty papier w książkach? I szczerze mówiąc, znowu to jest kolejne pytanie, ja po prostu nie jestem taka małostkowa, w sensie to w ogóle mi nie robi różnicy. Czy wiadomo, że jak siedzę w jakimś ostrym słońcu i czytam gdzieś na powietrzu, no to od tych białych stron jednak słońce się bardzo mocno odbija i aż razi w oczy, ale generalnie nie mam preferencji, też mi to zupełnie nie przeszkadza, czy kartki są białe, czy są żółte. Jakby ja do takich rzeczy, do takich, no to są dla mnie takie bzdurne rzeczy, nie przywiązuję do tego zupełnie uwagi, także bez znaczenia. Książka do 300 stron czy powyżej 300 stron? I tutaj muszę powiedzieć, że ja jestem trochę leniwa i mój mózg też działa w taki sposób, że jak widzę książkę taką bardzo grubą, powiedzmy 500-600 stron, to jakoś od razu czyta mi się ją wolniej i w głowie mam, ile w tym czasie mogłabym cieńszych książek przeczytać. Także wolę sięgać po te cieńsze książki, bo wtedy też automatycznie, nawet jeżeli czcionka jest jakaś mniejsza czy coś, automatycznie jak widzę, że ta książka jest cieńsza, to czyta mi się ją szybciej. To jest głupie strasznie, ale tak jest. Także no, zdecydowanie wolę te właśnie cieńsze książki, bo po prostu czytam je szybciej i nie mam takiego poczucia, że w tym czasie mogłabym przeczytać więcej. Bo to nawet nie chodzi o to, że przeczytam jedną książkę, a lepszą niż kilka cieńszych, a gorszych, tylko chodzi o to, że po prostu mi się spowalnia proces czytania, gdy widzę grubszą książkę. Nie wiem dlaczego i nie wiem jak to naprawić, ale tak jest, dlatego no wolę jednak takie cieńsze książki. Naprawdę sporo zadaliście tych pytań, jeszcze nawet w połowie nie jestem. Kolejne pytanie to jest twarda czy miękka oprawa? I tutaj tak, jeżeli twarda oprawa, to koniecznie z obwolutą, to są w ogóle najpiękniejsze wydania jakie istnieją. Kocham takie wydania i gdybym mogła kupować tylko takie, to twarda oprawa i obwoluta to jest to. Natomiast wiem, że w Polsce dużo się takich nie wydaje. Dlatego chyba jednak miękka, ale jak miękka to tylko ze skrzydełkami. Nienawidzę książek, które są w miękkiej oprawie i nie mają skrzydełek. Strasznie mi to drażni i strasznie niewygodnie mi się to czyta. Także albo twarda z obwolutą, albo miękka ze skrzydełkami. Główny bohater, kobieta czy mężczyzna? I to jest znowu pytanie podobne do tego o autorze, kobieta czy mężczyzna. I tutaj też nie ma to dla mnie takiego znaczenia, chociaż tutaj na pewno zdecydowanie więcej książek czytam, gdzie głównymi bohaterami są jednak kobiety. Więc tutaj bardziej skłaniałabym się ku tej odpowiedzi i znowu nie dlatego, że mam jakieś preferencje, tylko jakoś tak się dzieje, że po prostu więcej takich książek czytam, a może też po prostu więcej takich się wydaje, gdzie główną bohaterką jest jednak kobieta. Albo po prostu czytam takie kobiece książki. Nie wiem. Ale tak, takich czytam zdecydowanie więcej. Słabe tłumaczenie dobrej fabuły, czy dobre tłumaczenie słabej?
I tutaj zdecydowanie słabe tłumaczenie dobrej fabuły, ponieważ jeżeli fabuła jest dobra, a tłumaczenie słabe, to albo książka została napisana w języku angielskim, albo jest duża szansa, że na angielski została przetłumaczona. Więc zawsze mam tą drugą opcję, przeczytać książkę w oryginale, bądź też w tłumaczeniu na język angielski. Natomiast odwrotnie, jeżeli jest słaba fabuła, a dobre tłumaczenie, no to nawet najlepsze tłumaczenie słabej fabuły nie uratuje. I tutaj jakby nie mam tego wyjścia awaryjnego, wiecie, nie mogę sobie sięgnąć po inne tłumaczenie, bo będzie tak samo, nawet jeżeli będzie tak samo dobre, to fabuła wciąż będzie ta sama. Wiecie, o co mi chodzi. Także zdecydowanie słabe tłumaczenie dobrej fabuły, bo tłumaczenie zawsze może być inne, zawsze może być kilka tłumaczeń tej samej książki, książkę mogę zawsze przeczytać w języku angielskim, także tutaj mam jednak te rozwiązania, natomiast w drugim przypadku ich nie ma. Science fiction, fan fiction czy harlekin? I to jest znowu pytanie z kategorii tych, na które nie umiem odpowiedzieć, bo znowu żadne. Jakby nie czytam żadnej z tych rzeczy, chociaż najbardziej chyba fanfiction, bo pamiętam, że w zeszłym roku czytałam Geekerelle, która strasznie mi się podobała. To co prawda nie było fanfiction niczego konkretnego, ale fanfiction było jakby osią fabuły tej książki, było tam, pełniło tam bardzo ważną rolę. Takiego fanfiku typowego chyba nigdy nie czytałam, nie wiem czy czytałam kiedyś jakiś fanfic czegokolwiek. No science fiction też raczej w ogóle nie czytam, harlekin też w ogóle, także żadne, ale gdybym musiała wybrać, wiecie, pod groźbą kary śmierci, no to chyba ten fanfiction jednak, chociaż chyba nie czytałam żadnego. I kolejne pytanie, to jest pytanie, które też podobno już się pojawiło. Książka, która ma 100 stron, czy książka, która ma 1000 stron? Już odpowiedziałam przy okazji tego a propos 300, czy powyżej 300, także znowu tutaj książka, która ma 100 stron, z tego względu, że książkę, która ma 1000 stron, czytałabym chyba pół roku, mimo tego, że 10 książek, które mają 100 stron, przeczytałabym w ciągu miesiąca. Także tak niestety działa mój mózg, nic na to nie poradzę. Tutaj znowu pojawiają się pytania o to czytanie po polsku czy po angielsku, na to też już odpowiedziałam, także szukamy czegoś innego. Zakładka magnetyczna czy papierowa? No tutaj zdecydowanie papierowa, bo chociaż mam kilka zakładek magnetycznych, to jakby nigdy ich nie używam, bo one są takie niewygodne, trzeba je zawsze zapiąć za stronę jakby i w ogóle. Nawet jeżeli używam zakładki magnetycznej, to zazwyczaj po prostu ją wrzucam w książkę, ale wtedy ona najczęściej wypada, także tutaj zdecydowanie papierowe. Jestem fanką papierowych zakładek, więc... I kolejne pytanie związane z zakładkami. Zakładka czy pierwsza rzecz pod ręką? I tutaj zdecydowanie zakładka. Zawsze zakładam książki, no dobra, 99% przypadków. Zakładam książki zakładką. Często nawet dobieram zakładkę do konkretnej książki, czy to pod kolor okładki, czy jakoś tematycznie. Także tak, zakładki zdecydowanie. I chyba powoli zbliżamy się do końca, ale mam tutaj jeszcze fajne pytania. Szczęśliwy koniec czy płaczliwy? I ja jestem z tych osób, które lubią smutne zakończenia. Jakoś zdecydowanie bardziej do mnie historia trafia, gdy zakończenie jest smutne, gdy mogę się na nim rozryczeć, wiecie, łamie serce i tak dalej. Jakoś bardziej, na dłużej taką książkę pamiętam, bardziej do mnie trafia. Lubię smutne filmy, smutne książki, w ogóle jestem smutnym człowiekiem. Także zdecydowanie płaczliwe zakończenia, to jest to, co lubię. I kolejne pytanie dotyczące zakończenia. Zakończenie otwarte czy nie? I to też jest pytanie dosyć trudne, ponieważ z jednej strony bardzo lubię, gdy autor pozostawia takie pole do interpretacji. Z drugiej strony nie lubię, gdy jest go za dużo. To zależy w sumie od książki, bo czasem to do książki pasuje, czasem ma się ochotę po prostu nakrzyczeć na autora, że tak zrobił, także to w sumie zależy. Takie zamknięte zakończenia też lubię, one są czasem potrzebne, żeby tak uporządkować w głowie i żeby móc zakończyć historię, odłożyć ją na półkę i tak dalej, ale no otwarte... Znowu, wiecie, taka sytuacja, że pół na pół, nie potrafię wybrać jednoznacznie, jakie zakończenia wolę. Dobra, i z tego co widzę, to mam tutaj już ostatnie pytanie i jest to czytanie rano czy wieczorem. I tak, powiedziałabym, że rano, dlatego że rano mam więcej energii i tak dalej. Natomiast rano zazwyczaj nie czytam, bo za długo śpię, potem się spieszę, nie mam czasu nic zrobić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wieczorem ja jestem z tych osób, które jak tylko położą się do łóżka i położą głowę na poduszce, to zasypiają. Dlatego też czytanie wieczorne nie bardzo mi wychodzi. Powiedziałabym, że tak bardziej popołudnie, wiecie. Na przykład jak pracuję, to jak wrócę z pracy i mam czas popołudnie, żeby sobie usiąść z książką, poczytać, nie wiem, godzinkę, dwie. Bo wieczorem jednak wolę obejrzeć jakiś film czy serial, bo po prostu usypiam od razu. Dlatego tak, tak pomiędzy. No i dobra, i to by było na tyle. Przebrnęliśmy przez wszystkie pytania. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o mnie i o moich takich czytelniczych preferencjach czegoś nowego. Dajcie znać, czy któreś odpowiedzi Was zaskoczyły. Jestem bardzo ciekawa, czy spodziewaliście się, że właśnie tak odpowiem na te konkretne pytania, czy może oczekiwaliście innych odpowiedzi. Mam nadzieję też, że ten film Wam się podobał i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!